taką siłę, pokażcie, że jesteście razem z nami w Katowicach. Super! To jest społeczność bardzo różnorodna. U nas jest miejsce dla każdego niezależnie od orientacji seksualnej, od tożsamości płciowej. To jest miejsce, w którym każdy może być sobą. I chcemy też pokazać Katowicom, że my tutaj jesteśmy, że jesteśmy częścią społeczeństwa, że dla nas też w tym społeczeństwie jest miejsce. For me it's very important to show that LGBTQI. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby pokazać, że prawa ludzi ze społeczności LGBT są częścią wartości Unii Europejskiej. To jest coś, o czym musimy rozmawiać otwarcie. W Szwecji zeszliśmy bardzo daleko, jeżeli chodzi o te prawa i jestem z tego postępu bardzo dumna. Jednak wciąż musimy dużo zmienić, zwłaszcza jeżeli chodzi o groźby i prześladowania tej społeczności. Jestem trochę zaniepokojona sytuacją w Polsce. Tutaj nie zostały jeszcze zalegalizowane małżeństwa lub związki tej samej płci. Generalnie to jest walka o wszystkie prawa. Czyli kwestia równości. Chodzi o to, żeby w naszym mieście, w całej Polsce nie było wykluczeń. I dzisiaj marsz jest właśnie taką demonstracją oczekiwań i chęci. Mam nadzieję, że dotrze to do nas wszystkich. Kochani, jak tam zadowoleni jesteście z dzisiejszej pogody? Jest ok? Za demokracją, żeby córce pokazywać, jak powinien wyglądać świat, w jakim otoczeniu. I żeby pamiętała te chwile, że w przyszłości może robić co chce i być kim chce. W Katowicach jestem po raz pierwszy, dlatego jestem lekko zestresowana, ale też mega dumna, ponieważ spotykam się z samymi pozytywnymi opiniami. Bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie głosili i pokazywali, że jesteśmy widoczni, czy drag queen, czy społeczność LGBTQIA w Polsce. Kocham wolność. Wolność, równość, demokrację. I już 7 lat na ulicy o to walczę. Jestem wszędzie, gdzie tylko się coś dzieje. Żeby zademonstrować swoją jedność z ludźmi walczącymi o wolność, o demokrację, o swobodę. Żeby pokazać, że jesteśmy normalnymi ludźmi, tak jak reszta i że jesteśmy równie coś warci. To też jest taki wielki jeden publiczny coming out w pewnym sensie. Żeby pokazać, tak, że istniejemy, że my też się znaczymy, tak, nie coś znaczymy. Nie jesteśmy marginesem. Tak. Tak.